Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska już po ślubie. Mamy zdjęcia. Stało się. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska są już po ślubie. Zdjęcia z ceremonii opublikował Krzysztof Ibisz. Trzeba przyznać, że zakochana para wyglądała przepięknie. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska już po ślubie. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska oficjalnie są już małżeństwem. Para powiedziała sobie tak dziś, w sobotę, 19 sierpnia. Panna młoda miała na sobie piękną białą suknię, a wokalista Big Cyc miał na sobie klasyczny czarny garnitur i białą koszulę. 58-letni muzyk nie ukrywał, że u boku nowej partnerki przeżywa swoją drugą młodość. W rozmowie z Pomponikiem Karolina nie chciała powiedzieć, jaką będzie miała suknię ślubną. W lipcu zdradziła tylko, że była w Łodzi kupowana. I to było tak, że poszłam z mamą, wzięłam trzy sukienki i przy drugiej mama powiedziała, że to jest to. Ja też stwierdziłam, no pewnie. Nigdy nie miałam parcia, żeby mieć nie wiadomo jaką suknię, mówi nam Karolina. Jak widać na zdjęciach, wybór sukni była strzałem w dziesiątkę. Krzysztof Skiba i Karolina Kępińska oficjalnie są małżeństwem. Pierwsze zdjęcia ze ślubu Krzysztofa i Karoliny udostępnił na Instagramie jeden z gości weselnych. A dokładniej był to Krzysztof Ibisz. Gratulacje, kochani. Miłości na zawsze, pięknego świętowania i pięknej codzienności, napisał na Instagramie, dodając zdjęcie z parą młodą. Wesele Krzysztofa Skiby i Karoliny Kępińskiej było inne niż wszystkie. Para młoda od momentu zaręczyn planowała, jak będzie wyglądał ich ważny dzień. W rozmowie z Pomponikiem para wyznała, że zrywają z tradycją i nie chcą dziaderskiej imprezy. Krzysztof i Karolina apelowali też do gości, aby nie przynosili kwiatów. Mogę powiedzieć, że zaapelowaliśmy do gości, żeby nie przynosili kwiatów, tylko dali jakiś datek na schronisko dla zwierząt. Będzie taka specjalna skarbonka z pieskiem. A my z tych pieniędzy kupimy karmę dla schroniska w Łodzi, którym się opiekujemy, zdradził muzyk w rozmowie z Faktem. Wesele Krzysztofa Skiby i Karoliny Kępińskiej będzie inne niż tradycyjne polskie imprezy tego typu. Państwo młodzi nie chcą żadnych zabaw i konkursów. Nie będzie też pierwszego tańca, a jedzenie będzie przygotowane głównie z myślą o osobach, które nie jedzą mięsa. Nie robimy bętego przyjęcia. Nie będzie pierwszego tańca, nie będzie oczepin, nie będzie konkursów i zabaw weselnych i co ważne będzie to wesele wegetariańskie, co zszokowało niektórych internautów, mówił Skiba dla Pomponika. Pomponik życzy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.